Będę płakać, nie jestem w stanie tak nagrywać, Maksiu. Będę płakać. A my szczypią oczka, wiesz? Od słoneczka, którego nie ma. Będę pokusiać. Daj buziaczka mamie szybko. O, ty synu, nie dasz buzi? Dzień dobry. Nie będę kłamać, zaczynam i mówię dzień dobry, chyba po raz 10. Staram się zrobić wszystko, żeby się z wami przywitać i przynajmniej w przywitaniu nie było słychać ich złości, krzyków, nerwów, które mają dzisiaj od samego rana, ale nie potrafię. I nie będę zaczynać po raz 11. Czy to się podobało moim dzieciom, czy nie. I Maksiowi, który jest właśnie bardzo zły i próbuje zrobić mi na złość za wszelką cenę. Także witam was serdecznie, moi kochani. Dzisiaj w poniedziałkowy poranek, dzień. No więc tak, właśnie. Moje dzieci zaczynają pokazywać swoje charakterki. I ponieważ do 2 lat pozostało nam równe 2 miesiące, to jest ciekawie. Robi się coraz bardziej ciekawie, bo wychodzi, że humorki i zachowania takie... No wiecie, które nie do końca mi pasują, a są naprawdę fajne i czasem denerwujące. Ja znowu zrzuciłam, straciłam wątek! Dobra, przyznam wam się, zrobiłam tam ucięcie, bo się nie dało dalej. Więc powinnam po raz 11 jednak powiedzieć wam dzień dobry, ale tego nie zrobię i wstawię tamto za wszelką cenę. Ale. Od początku. Dzisiaj jest już 11 lipca prawie. Nie, jutro, 10 lipca. Za 2 miesiące chłopaki kończą 2 lata. I powiem wam szczerze, że zaczynają pokazywać swoje humorki. Ale naprawdę już takie humorki, które... O, które człowiek ma dość. Oni tu siedzą i patrzą na mnie, co ja mówię. I chyba nawet potrafią zrozumieć to, co ja mówię. I chyba wiedzą, o co mi chodzi. W każdym razie, niestety, ale zaczynają robić na złość sobie i nam. I chyba już spokojnie mogę powiedzieć, że robią to świadomie. Oni wiedzą, że to robią. Ba, oni robią to specjalnie. Nie mogę powiedzieć, bo uwielbiają swoją siostrę. Bardzo ją kochają. Bardzo chcą ją przytulać, całować, pomagać mi, wkładać jej butelkę, kiedy jej wypadnie, czyścić jej pieluszką buzię. Tylko, że robią to trochę nieudolnie, ale to jestem w stanie im wybaczyć, ponieważ są tylko niespełna 2-letnimi dziećmi. Ale jeśli chodzi o zachowania typu coś zostało zakazane, ewentualnie zabrane coś, czym nie wolno im się bawić, to od razu uruchamia się u nich taka agresja trochę. I wtedy rzucają wszystkim, co tylko jest w zasięgu ich ręki. I potrafią na przykład, oczywiście my z Mateuszem w specyficzny sposób na to reagujemy, to znaczy udajemy, nie śmiejemy się, udajemy, że stanowczym głosem oznajmiamy im, że nam to nie pasuje i staramy się właśnie przede wszystkim nie wybuchnąć śmiechem, bo uwierzcie mi, to wygląda przekosmicznie, kiedy taki mały człowieczek jest tak wściekły i chce tak strasznie pokazać swoje emocje i na przykład patrzy na ciebie i próbuje coś zrzucić, coś rozwalić, albo na przykład to nie wyjdzie. I to naprawdę jest śmieszne. No tylko, że wiem, że to jest niedobre, że też oni tak robią. Ale z drugiej strony, przeczytałam ostatnio gdzieś artykuł, że zauważcie, dzieci za to, że potrafią dawać buzi, że potrafią przytulić, są chwalone i jest im to nagradzane w pewien sposób. A pokazanie przecież tak naprawdę ich złość, ich nerwy na coś, to są też ich emocje. I z jednej strony jest fantastycznie właśnie i bardzo się cieszę z tego, że potrafią pokazywać swoje emocje, że mają to zakodowane, że już to tak super działa, że wiedzą, że jak ich coś ze złości, to wiedzą, że
no, mogą rozładować swoje emocje. I czytałam właśnie, że nie należy za to karać zbytnio, dlatego że wtedy zabraniasz dziecku pokazywać swoich emocji. A przecież nie tylko pozytywne emocje są ważne, tak? To tak jakby tobie, no znaczy nam, osobom dorosłym, ktoś zabronił się złościć, bo jest to złe, i dawał ci karę za to, że ty się złościsz? Także przemykamy na to oko, przełkamy ten czasem wkurzenie na chłopaków. Tak jak mówię, walczymy ze śmiechem, bo czasem jest to w ich wypadku nieudolne i zabawne bardzo, ale jest fajnie. Następną rzeczą jest to, że chłopaki nauczyli się wychodzić z łóżeczek. I zrobiłam im kiedyś, jakiś chyba tydzień temu, lekkie przemeblowanie i postawiłam łóżeczka chłopaków równolegle do siebie i pomiędzy tymi łóżeczkami dałam im taką ich szafkę, która ma jedną szufladę. Tutaj jest półeczki otwierane lewo-prawo z drzwiami i jest jedna szuflada. I któregoś poranka wchodzę do ich pokoju, a Maksiu, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, znalazł się w łóżeczku Hugusia. I nie byłoby jeszcze w tym nic dziwnego, jakby to właśnie, że dzieliła ich tak co najmniej 50 cm odstępu między łóżeczkami. A druga rzecz to to, że Maksiu był w sleeping bagu, więc jego możliwości były ograniczone, przynajmniej tak mi się wydawało. No ale, żeby nie pozostać gołosłownym i nie być mamą Kasią, stwierdziłam, że ja im troszkę jeszcze pomogę do tego i przesunęliśmy łóżka na popołudniową drzemkę jeszcze bliżej. Ubraliśmy również dalej sleeping bagi i zamontowałam kamerkę w pokoju. No i jak widzicie, to Maksiu, sprytny chłopczyk, sobie poradził bardzo szybko i bardzo fajnie z przejściem do prata. No i dzisiaj niestety musiałam rozsunąć chłopaków po kątach, że tak powiem brzydko. I jeden jest w jednej stronie pokoju, drugi z drugiej. Nic nie ma blisko łóżeczka, bo on po prostu tą szufladę, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, znaczy są dwie opcje, albo przeszedł po szufladzie, albo potraktował tą szufladę jako taką drabinkę. No więc dzisiaj niestety, ale zastanawiamy się już z Mateuszem, czy to nie jest może już czas na łóżeczka takie normalne trochę, nazwijmy to. Ale boję się, że to spowoduje, iż oni po prostu nie będą spali, tylko będą się bawili, a potem będę ich znajdować śpiących gdzieś na podłodze w zabawkach. Bo tak może być. No i tak właśnie. Kombinacje wysokich lotów. I oni się nie przejmują, że ja się przejmuję. Ja wiem, a babcie stwierdzą, głowa boli. Wyprzedzę pytanie. Już spadli, poczuli. Nie zabrało, jak widać. Zeszli już. Dzień dobry. Hugusiu, daj mamusi buzi. Mamusi! A mamusi tu? Aha, ty tylko wysyłasz całusy. Dzień dobry, jestem Pola. Właśnie bardzo płakałam. Ale jak mama mnie nagrywa i kręci się w kółko, to nawet to mi się podoba. Dobra, wystarczy. Przestań już, matka. Boże, oni się ostatnio ciągle kłócą. Ciągle się o wszystko kłócą.
po prostu się kłócą non-stop i cały czas. Do tego się gryzą i ciągną za włosy. Nie da się nic zrobić. Więc jest z Polcią, w czasie kiedy chłopaki śpią, kształtuje gust muzyczny mojej córki. Już w wieku 3 miesięcy odbyłam. Nie no, żartuję oczywiście, ale słuchamy sobie polskiej muzyki lat 90. I wcześniejsza piosenka, która leciała w tle, czyli Tokyo Various Minds, znam tę piosenkę od wielu, wielu lat oczywiście. I bardzo ją lubię. I tak naprawdę powiem wam szczerze, że dzisiaj, kiedy jestem tutaj, nie wiem dlaczego, ale tekst tej piosenki kojarzy mi się strasznie z Krakowem. I to wszystko tam tak pięknie pasuje. Przynajmniej dla mnie. No bo bądźmy szczerzy, no tęsknię, strasznie tęsknię. Ale wiem, że jestem w dobrym miejscu i tak musi być. Ale mam nadzieję, że niedługo uda nam się, będziemy wyrabiać paszport Poli. I mam nadzieję, że uda nam się. Uda mi się tak, jak udało mi się zabrać chłopaków do Polski, do Krakowa. Tak, mam nadzieję, że uda mi się też wziąć zorganizować wyjazd Poli do Krakowa. Bardzo na to liczę. Liczę też cicho na to, że na swoje 30 urodziny, które mam teraz we wrześniu, 3 września, też uda mi się polecieć do Krakowa. Jak to będzie, zobaczymy. O, jakieś wanko. Chciałam wam też powiedzieć, że z rzeczy, które jeszcze się u nas zmieniają, to to, że złożyłam papiery o provisional, czyli angielskie tymczasowe prawo jazdy. I tutaj to wygląda dokładnie tak samo, jak musiałam wysłać zdjęcie, musiałam napisać, że nie mam żadnych przeciwwskazań związanych z wystawieniem, z możliwością posiadania prawa jazdy. I to wygląda tutaj tak dla osób, które nie wiedzą, że provisional upoważnia cię do tego, żeby uczyć się jeździć. Z tym, że naukę. O, piosenka księżycowa, tam też bardzo lubię. Z tym, że naukę tutaj w Anglii możesz kontynuować. Możesz uczyć się jeździć nie w szkołach, tylko z osobą prywatną. Tylko ta osoba musi mieć chyba tam 24, znaczy więcej niż 24 lata i dłużej niż 3 lata prawo jazdy. I z nią możesz po prostu uczyć się jeździć. Tylko że różnica tu jest taka, że jeśli, nie wiem, jak każdy w Polsce też tak jest, nie wiem, że jeśli uczysz się jeździć na manualu, to masz na automat i na manual, a jeśli uczysz się jeździć i zdajesz prawo jazdy tylko i wyłącznie na automacie, tak jak będzie w moim przypadku, najprawdopodobniej, to masz prawo jazdy tylko i wyłącznie, masz tylko na samochód manualny, na skrzynię biegów manualną, automatyczną, bo zamotałam strasznie, jeszcze raz. Jeśli będę się uczyć jeździć i zrobię prawo i zdam prawo jazdy, egzamin będę zdawać na automatycznej skrzyni biegów, to moje prawo jazdy będzie tylko i wyłącznie na automat. Jest, udało się. Tak chyba będzie w moim wypadku. To raz, dwa, tutaj egzaminatorzy nie posiadają swoich samochodów, więc zdajesz prawo egzamin na tym samochodzie, na którym się uczyłaś, ewentualnie możesz sobie wypożyczyć o szkoły jazdy, jeśli chcesz, no bo oczywiście są szkoły jazdy też, ale tak jak mówię, no jest możliwość jazdy z osobą, która jest z tobą, swoim jakimś znajomym, rodziną, no wszystko jedno. Więc musisz zdawać na swoim aucie, ponieważ tutaj nie mają takich specjalnych egzaminacyjnych samochodów. Egzaminacyjnych? Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam. W każdym razie planuję wykonać swoje prawo jazdy jak najszybciej, bo powiem wam szczerze, że posiadając 3 dzieci, kiedy jest naprawdę dzień taki jak na przykład dzisiaj i moglibyśmy gdzieś jechać, a my siedzimy w domu, więc więc naprawdę bardzo, bardzo chcę zrobić to prawo jazdy. Będzie to dużo, dużo dla mnie, duże ułatwienie życia. Bo na przykład tak jak wczoraj byliśmy na zakupach i na spacerze, no to całe zakupy, no bo wiadomo, w bagażniku, bagażnik załadowany wózkami, dwoma, z czego jeden podwójny. Plus jest problem z fotelikami z tyłu. Dlatego, że nasz samochód posiada środkowy pas, jest przypinany przez pas.
a nie jest od góry do boku i niestety takim pasem nie jestem w stanie zapiąć siodełka żadnego. Więc jedno siodełko, jeden fotelik Hugo jeździ z przodu, Max ze mną z tyłu, Pola i ja. No ale umówmy się, no nie jest to super wygodne, plus no jest niebezpieczne, dlatego że lepsze by było, żeby były pasy normalne do zapinania fotelików. Więc musimy zmienić też samochód jakoś niebawem. Wiemy już jaki chcemy, ale musimy do tego, że tak powiem, dotrzeć się. No i co? Jeszcze chciałabym bardzo iść do pracy na jakieś 16 godzin tygodniowo. I to nawet nie tak do końca w kwestii finansowej, ale w kwestii mojej samej osoby. Bo mam duży problem i uwsteczniłam się językowo. I współczuję ludziom sama sobie i myśli z nimi, kiedy rozmawiam z nimi po angielsku i w głowie mam, o Boże, przepraszam, że muszę do Ciebie mówić, a Ty musisz mnie rozumieć. No jest masakra, jest po prostu masakra, ja sama o tym wiem. I po prostu, no, te 2,5 roku siedzenia w domu dały mi popalić i nie wiem, no mówią też, że kobieta traci szare komórki przez ciążę, więc może też trochę straciłam. No jest masakra, no po prostu rzecz nazywając po imieniu i muszę sama dla siebie, do ludzi, do języka, do prawa jazdy. To są teraz rzeczy, które mam do wykonania, to są moje tak zwane cele. Mam nadzieję, że mi się uda, trzymajcie za to kciuki. Ja myślę, że na dzisiaj to już Wam bardzo dziękujemy. Życzymy Wam miłego dnia, posyłamy ogrom buziaczków i do zobaczenia jutro, bo jutro co? Jutro mamy 11 lipca, czyli nasza księżniczko, bardzo toko dużo już, kończy 3 miesiące. Więc może jutro pogadamy o tym, co przez te 3 miesiące było dla nas ważne, co się zmieniło. Kuku! Miłego dnia. Pa, pa.